Tej serii to dawno nie było, co? Ale tak się składa, że ostatnio przeglądam TikToka bardzo dużo. Prawdopodobnie się uzależniam od TikToka tak samo bardzo jak wielu z was. I niestety kiedyś można było się śmiać. Teraz niby też można, ale już troszeczkę to jest takie autoironiczne. Bo śmieje się samego siebie oglądający głupie TikToki. I zdecydowanie też te najgorsze. Więc dzisiaj chciałbym was zaprosić do pierwszego odcinka po bardzo długiej przerwie. A do najgorszych polskich TikTok. Dzień dobry, Boruciak. Ostatni odcinek był jakieś, nie wiem, ponad pół roku temu. Gdybyście mnie spytali, Adam, jak tam twój TikTok, to bym śmiał się. Teraz po prostu przemilczę. Naruciak se tam tiktokuje, niech se robi to. To jest kanał Boruciak, okej? Nie rozmawiamy tutaj o tym. No to zaczynamy z pierwszym TikTokiem, co? Nie? 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 Oczywiście, że musiałem sobie to zrobić, no a jakby co inaczej. Dobra, patrzymy na innych najgorszych tiktokerów i na inne najgorsze tiktoki. Zapraszam. Wiedziałaś o tym, że małe dzieci rodzą się z dupy? Nie. Mówię poważnie. Ja wyszedłem z małej dupy. Nie, ale... Ja też wyszłam z dupy małej? O Boże. Nie, bo to jest moja mama. Stój, ja wyszedłem z małej dupy. Stop, zatrzymaj, jak to się... Okej. Okej, po pierwsze przekonany TikTok, po drugie, czasami jak jesteś w towarzystwie, to wpadniesz sobie na taki mega zabawny tekst, nie? I wtedy bawi tam wszystkich dookoła i... Ale co więcej, możesz sobie na przykład siedzieć sam i pomyśleć sobie, ha, dziecko chodzi z dupy, XD, strasznie śmieszne. I to powinno wtedy się zatrzymać, nie powinieneś wtedy łapać telefon i nagrywać TikToka. To jest właśnie przykład tego, co TikTok robi najgorzej, czyli nie myślisz zanim wrzucisz, po prostu wpadniesz i możesz szybko nagrać content, który potem może mieć tragiczne skutki. To z jakiej dupy ja wyszłam? Nie wiem, z jakiejś innej dupy. Może z taty? Mamo, następnym razem jak będziesz mnie rodzić, to mogę wyjść z twojej dupy? Nikt z was nie wyszedł z mojej dupy. Rozcięli mi brzuch i was wyjęli. To jest traumatyczne dla twoich dzieci i dla moich też tutaj, jakby co. Świrus, nie po ludziach, nie po ludziach. Teraz uwaga. No. Nie po ludziach. O co ci chodzi z tymi nie po ludziach? Co psujesz zabawę, kobieto? Tomasz Kamel, Polska. Tomasz Kamel, wypieprzaj z TikToka, do cholery jasny. Przestałeś być śmieszny w momencie, w którym poszedłeś do TVP and you cannot change my mind. Judaszu jeden ty. Dwulicowy, telewizyjny, medialny pisioru. Tyle ci powiem. Jezu, mam prawie identyczny nick jak Freeze i się trochę przestraszyłem. Widzę, że miał ten sam problem, że ktoś mu zabrał jego nazwę. Ale uff, ja mam wystarczająco inną. Ja tego nigdy nie zrobię akurat, więc na mnie nie patrzcie. Nie, to nie był najgorszy TikTok. Po prostu to jest najgorsza fryzura. Dlaczego ty jeszcze nie zdjęłaś majtek? Zaraz przyjdzie hydraulik naprawiać ogrzewanie. O Jezu, to już jest... Nie mamy już ani grosza? Z kaloryfera majtki zdejmij. Nie wiem, już oglądałem 30 filmików jakby z tym super śmiesznym żartem dla tylko 46-latków. Naprawdę? To jest po prostu filmik z prywatnej biblioteki, jak se nagrali, jak on ją klepie w tyłek, nie? I nawet nie do żadnej muzyczki, czyli to naprawdę po prostu sobie to nagrali i ona pomyślała, ha, ładnie wygląda, jak leżę, wrzucę jak mnie klepie w tyłek. Poprawka, przepraszam, adnotację tutaj dodaję. To nie jest tak, że ja uważam, że ładnie wygląda na łóżku leżąco, tylko w sensie, że tak ona mogła uznać, więc wrzuciła po prostu ten losowy filmik. O to mi chodziło, bo gdyby się nie podobał, to by go nie wrzuciła, tak? Mamy wyjaśnione, lecimy dalej. Robię cały dzień swojej dziewczynie, a ona na końcu robi ci jednego pranka, z tobą zrywa na zawsze, do końca życia. Ubalona za pierwszym razem dostajesz ode mnie 100 zł. Przemieć. Tak. Go! Co jest ku... Co ty, co coś tu od... O Jezu, jeszcze słyszę ten dźwięk, aż mnie zęby zabolały, nie wiem czemu. Czemu? Okej, klipet, nie? Ty chory poj... Jeszcze masz misia Andrzeja, miałem tego sam... Przecież ten sam miś to był u mnie Andrzej Poliziokowym na Naruciaku. Czy ona nagra kolejnego pranka, gdzie po prostu z tobą zerwała? Hm? Ula, mam do ciebie misia! weszła to już zamkniętymi oczami, że to jest nieprawdziwe jeszcze oszukujecie, to jeszcze wszystko ustawiacie. Nie to, że jest niepoprawne, jak się to udajecie, więc na początku myślisz, że ten prank byłby niefajny, więc dlatego mówisz, że jest niestosowny, ale potem się okazuje, że ona wiedziała, że to nie jest stosowne, więc to jeszcze jest beznadziejniejsze, ponieważ jest to po prostu ustawiony prank, więc jesteście na trzech tak zjebani, naprawdę, w sensie to jest... Wyróżniamy trzy sytuacje życiowe. To kiedy jesteś... Nie. Krystian, ty już wystarczająco byłeś dzisiaj. Do widzenia. O nie, teraz jeszcze TikTokiego dziewczyny. Dajcie mi spokój, poszukiwacie, dajcie mi spokój, nie chcę na nich patrzeć już. No dlaczego ty, no dajcie, nie chcę was, okej. Jest loczek. Chcę zobaczyć loczka. Nie znam. Ej, Naru! Słuchajcie, Sabina nie chciała mnie zabrać, ale udało mi się wkraść na tajne spotkanie dziewczyn. Właśnie o czymś gadają. Tak było na zielonej szkole. O czym one gadają? Dobra, idą już tutaj. Hej baby! Hej. O czym gadałeś z dziewczynami? No głównie o tobie, a co? To nie jest najgorszy TikTok, to nawet mogę sobie wyobrazić, że kogoś to rozbawiło. Wydaje mi się, że nawet jedna osoba, która oglądała ten filmik... no nie, dobra, przesadzam, ale na pewno ktoś tam mógł się zaśmiać, no. To mogło się wydarzyć. Chodzi o... Patryk, musisz mi pomóc! Co? Nie wiem, coś się stało z miską, nie chcę. Do góry. No spróbuj. No. Czy się pętalegasz? No nie mogę, no weź spróbuj. A kto będzie prał tą koszulkę? Ty nie spodziewałeś się takiego szowinizmu na Dasia, co? To takie niespodziewanie przyszło. Po prostu uważam, że są to dosyć nieprzemyślane pranki. O to mi chodzi. W sensie... Z reguły w związkach dzielicie się jednak pół na pół z takimi obowiązkami domowymi, nie? No tak, to jest tak w zdrowych relacjach, że każdy coś robi. To nie jest tak, że ktoś nic nie robi, a druga osoba robi, bo to wtedy byłoby nie fair, nie? Co ma jedno do drugiego? Czy to są jakieś takie, czy to jest głębsze, tak? Coś k***u nie tak, co? Mogłeś być szanowanym człowiekiem, a niestety, ale... Nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie, smacznej maczywie, pizzaczy. Lubię sobie czasami puścić właśnie tę piosenkę Papuga. Jest fajna i bardzo mi się podoba fragment Kue, jak to robi. To się podobało, póki zobaczyłem tego TikToka, dzięki. I to jest właśnie groźne w TikToku i tego nie lubię, bo przeglądam sobie na spokojnie, jest wszystko fajnie i nagle, na przykład piosenka Jojiego, którego uwielbiam, jest to jeden z moich ulubionych artystów, taki wiecie, jak jest mi smutno, jak jest mi źle lub jadę w deszczu, to zawsze puszczam Jojiego i po prostu wlatuje jakąś taką tanią komedyjkę TikTokową, po prostu piosenka Jojiego i on taki... Swoją drogą wpadłem na pomysł na TikToka, gdzie po prostu to skrytykuję. Jutro się będzie pokłócić o coś, nie? I będzie smarować tej drugiej drzwi głównym. To się dzieje, no jakby co? Mówcie co chcecie, mi się mega podobał ten TikTok, mój ulubiony. Dzisiaj zajebiste, naprawdę. O, dobra, uff, jest jak miło, że w połowie wpadliśmy na coś przyjemnego. Już jeszcze nie wiem, czy to jest połowa filmu, bo mogę zaraz po prostu sobie odpuścić nagrywanie tego do końca życia. To było słodkie, ale ty nie chciałem się śmiać, bo to było naprawdę urocze. Dzisiaj prankujemy Kubę. Przyszła do mnie pewna paczka i będzie myślał, że to dla niego. A tak naprawdę o nie! Do niej. Nie wierzę! Kuba! Co to jest? Ale prank! Dla mnie? Tak. Wow! Nie słyszałeś jak Kuba przynosił ją i wnosił wielką paczkę, co? Spodziewasz się co to będzie? Nie, ale już wiem, że to będzie fajne. Najlepsze! Bo duzie! Wow! Co to? Hammer. znaczek dla Lunki? Przestań się dostać. Przecież zasługuje ona na coś od życia. Co za niuans. Czy to jest wasze życie? Macie tak na co dzień? Te rzeczy się dzieją u was? Prankujecie się kurierami, zamawiając sobie drogie rzeczy dla waszych zwierząt domowych? Wow! Michał, przestań, Michał do was dzwoni, słuchajcie. Odbierzecie od Michała na FaceTime, na FaceTime do was dzwoni. Nie! Co za przeklęty TikTok! Dziewczyny, jesteście crazy. Na początku nie ogarnąłem w ogóle, że ona trzyma człowieka na sobie. No Tania, no czemu sobie to sama robisz? No w sensie daj. Pozwól ludziom zapomnieć. To nie był aż taki zły TikTok, bo miał informacje do przesłania. Nie, w sumie podoba mi się. W sensie nie był zabawny i w sumie to taki nawet, żeby nie dał serduszka, po prostu bym przesłapał sobie dalej w dół, ale nie był zły, a to już dobrze. Myślę, że ona pije kawę, żeby... O Jezu. Czasami to za bardzo przytłaczę, kochani. Czasami czuję się zagubiony, po prostu oglądałem te TikToki. Ach, ci fitlowersie są takie w ogóle fit-świry. Dziewczynka, normalna rodzinka, co? Polska rodzinka. To jest takie przytrzymające, aż mnie ząb boli, dobra? Nie wiem czemu, ja nie mam nic nie tak z tym zębem, jakoś jak zobaczyłem pierwszego cringe TikToka, zaczęły mi zęby boleć, a nie bolały mnie, nie wiem, od lat. Co jest? Wróżka TikTokuszka po mnie zleci, zabierze mi i pieniążki, i zdrowie, i ząbka. Oglądam TikToka, gdzie połowa długości jego to jest po prostu przygotowanie się do nagrania TikToka. W sensie... Kochani, spędzacie czas, kochacie się i to jest najważniejsze. A już nie martwcie się kiepskim TikTokiem. To jest łatwizna. A, B, C, D, E, F, G... Kur... Przestań! Hashtag fel bardziej hashtag twoja codzienność z rodzeństwem. Zaraz dajcie mi 2 minuty, siedzę i sram. Jestem w kiblu. Ja sikam. Tutaj miałem to samo. O, dobre czasy z rodzeństwem. O, kochani, jedynaki nie zrozumieją, no niestety, nie? Ale jedynaki przynajmniej mieli spokój i mogli żyć w ciszy. Są zdecydowanie bardziej, pewnie mniej nadpobudliwi. Ona się trochę zachowywała jak... Ona wydawała dźwięki jak Sim, ze Simsów. Super prank! Poza tym te pranki kończą się, nie wiem, tak strasznie szybko, jakby reakcje tych ludzi nie były wystarczająco spoko na TikToka. Gdyby ci tak naprawdę, Marta, zależało na tym, aby zrobić tego TikToka tak super fajnie, to na ostatnim klipie serio bym sobie odcięła palca, no. Więc generalnie takie minus 6 punktów dla Gryffindoru za to, że tutaj się nie postarała do TikToka wystarczająco, nie? To 0 poświęcenia, nie szanuję widzów, nie polecam, nie pozdrawiam. To tyle, jeżeli chodzi o najgorsze polskie TikTok. Słuchajcie, nie było... tragicznie. I wydaje mi się, że bardzo wdzięczny odcinek. W sensie jestem zadowolony, że on powstał, naprawdę. W sensie jest tu kilka osób, które się wstydziły oglądając to. Jest tu kilka moich widzów, którzy tak cię podkarmili sobie ego, że... A ja się cieszę, bo nagrałem ten odcinek. A długo nie nagrywałem. Dziękuję pięknie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli taki chcecie, to dajcie znać w komentarzach. To zrobię. Specjalnie dla was. Odmeldowuję się. Trzymajcie się. Pa, pa.